imprezę. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Risen. Ja jestem Sarge i ten odcinek rozpoczniemy sobie od zebrania kilku kamieni teleportacyjnych od jaszczuroczłeków. Znam tutaj parę miejsc okolicznych, w których ich spotkam, więc nie będziemy zbyt długo przedłużać, tylko jeszcze najpierw chcę zmienić ten pierścień, który mi daje siły plus 3, na pierścień walki mieczem plus 1. Okej, okay. Jak widzicie, mam tutaj plus... O, proszę. Widzicie to, co ja? Przy kolejnym poziomie, czyli 6, będę mógł trzymać miecze długie w jednej dłoni. No to dla mnie to jest duża niespodzianka, bo w ten sposób będę mógł trzymać ten miecz, ostrze zdrajcy, obrażenia cięte 55, w jednej dłoni. Także ja to jak najszybciej, zaraz jeszcze w tym odcinku, wykupię sobie tę umiejętność. Wy mi pisaliście, że dopiero przy maksymalnym poziomie mogę to trzymać w jednej dłoni. Chociaż może wam chodziło o miecze oburęczne, znaczy dwuręczne. To jest trochę różnica. Chociaż koniec końców i tak miecz długi też się trzyma w dwóch rękach. No ale nieważne. Najważniejsze jest to, że jednak się uda, kurczę. Nawet jeśli jestem wojownikiem Inkwizycji, to przynajmniej miecze długie będę mógł trzymać w jednej ręce. Tak więc już można powiedzieć, że zdecydowałem, żeby pójść w walkę mieczem, a nie topory, jak mi niektórzy z was pisali. Jednak bardziej mi odpowiada właśnie walka mieczem niż toporami mimo wszystko. Jajku, niech on przestanie atakować. No, nie udało się. Dobra, może teraz? Ajajaj. Ten kurczę z tyłu zaraz mnie atakuje też. Dobra. Okej. Ajajaj. Wow, zaraz zginę. Dobra, w takim razie szybko sobie wypijmy miksturkę i walczymy dalej. Aj, ale nie chcę z tym walczyć, bo najpierw tamtego by się przydało zabić. On ma mniej energii. Dobra. Powolutku go poturbujemy na maksa. Okej, okay, to jeszcze tylko jeden został. Ajajaj, kurczę. Też walka z nimi nie jest jakaś bardzo łatwa, trzeba to przyznać. Trzeba podejść do tego taktycznie. No ale koniec końców, jednak w końcu się uda, mam nadzieję. Kurczę, nie tak. Ajajaj, teraz się nadziałem. Ajajaj. Dobra, ja tak czy siak muszę się napić tutaj miksturki. Jeszcze raz to róbmy. No, nareszcie. Przeszukajmy ich. Powinni mieć tutaj kamień teleportacyjny. A proszę, a jednak nie. Okej, to jeszcze może być jedno wyjście. O właśnie, tam są jeszcze jaszczury. Tak więc ich pokonamy i powinniśmy kamień otrzymać. Właśnie chcę zdobyć te kamienie, bo to jest jednak bardzo ważne. Dlatego, że dzięki temu będziemy mogli się przenosić, teleportować w różne miejsca. I nie będziemy tracić czasu na długotrwałe bieganie pomiędzy lokacjami. To będzie na pewno spory plus. Dobra, weźmy ten grzybek na szybko. Teraz tylko zapis. I walczmy w takim razie. Chyba, że trochę go poturbuję tutaj łukiem. No, za wiele to ja mu nie zrobię.
Prawda jest taka. Ale zawsze coś. Dobra, zmieńmy na miecz. Okej. Walczmy więc. Okej. Jeszcze tylko troszkę. Dobra. No i z jednym już powinno pójść łatwiej. Miejmy nadzieję przynajmniej. Kurczę. No. Też się ładnie broni, trzeba to przyznać. Ale teraz się nadział. Okej, teraz bardzo ładnie wyszło. No. I czy będziecie mieli kamień? Jest. Teleport na południowo-wschodnie wybrzeże. A więc już 5 kamieni teleportacyjnych. Kolejny będzie gdzieś tutaj. Tak więc cóż, ja się z wami spotkam po krótkim cięciu, kiedy już tam dojdę. Dobrze, tak jak mówiłem, jesteśmy już tutaj. I mamy kolejnych jaszczuroczłeków, których musimy pokonać. I oni powinni nam dać kolejne kamienie teleportacyjne. Tak jak mówię, chcę się właśnie najpierw skupić na zebraniu tych kamieni, no bo to później zaprocentuje. Teraz trochę czasu na tym spędzimy, ajajaj, ale później za to będziemy sporo czasu zaoszczędzać na wędrówkach, których nie będziemy musieli robić. My się po prostu teleportujemy w dane miejsce. Okej. Uważajmy, żeby tutaj się nie poturbować. Nieopatrznie, no właśnie. Okej. Już się nie mogę doczekać, kiedy sobie podniosę umiejętność walki mieczem i będę mógł trzymać bronie długie w jednej ręce. To naprawdę będzie duża ulga dla mnie, bo będę mógł mieć jednak silniejsze bronie. Jednocześnie będę mógł się bronić tarczą, a to będzie wręcz nieocenione. Ajajaj. Dobra, udało się. Zapiszmy sobie i ich przeszukajmy na szybko. No i proszę, teleportacja do południowych ruin, czyli właśnie tutaj. Bo tutaj są ruiny południowe. I być może sobie w tym odcinku wejdziemy nawet do środka. Tak sobie teraz myślę. Nawet byłby to dobry pomysł. Ale najpierw jeszcze kolejnych tutaj jaszczurczłeków załatwimy za chwilę. Oni powinni być gdzieś tutaj w pobliżu za chwilę. Czekajcie, zdaje się, że gdzieś w tę stronę, albo raczej tutaj. Także najpierw sprawdzimy tutaj. I przy okazji pogadamy z Sewerynem. No i będziemy mogli się też przespać i sobie odnowić energię. Więc tak jak mówię, pogadajmy najpierw z Sewerynem. You're in luck. I found your crystal disk. That's perfect. The gnomes had it? You were right. The gnomes really did have a leader. You mean the Geiger really exists? Not anymore. He's dead. And I found your stolen disk on him. I'm going to have to pay more attention to campfire tales in the future. You and me both. Thanks. I hope this disk helps the Inquisitor get what he needs. Take this as thanks. And may the Holy Flame watch over us both. A właśnie, otrzymałem 500 sztuk złota i to mi przypomniało, że między odcinkami sprzedałem też niepotrzebne rzeczy. I zobaczcie tylko, ile już mam złota. Prawie 10 tysięcy. Za te sprzedane rzeczy dostałem 1600 sztuk złota. Sprzedałem jakieś bronie niepotrzebne. Tutaj różne trofea ze zwierząt i potworów. Tak więc trochę się wzbogaciłem. A tymczasem, tak jak mówię, prześpię się tutaj na łóżku. Śpi do rana czy południa? Może do rana.
Okej. Na początku jest dość ciemno. Dobra, no to w sumie, żebyście lepiej widzieli. Zresztą ja także. To jednak prześpię się do południa, jak zwykle. Chociaż szybko się rozjaśnia później, więc nie ma takiego problemu. Aj, tylko że akurat zaczęło padać. Dobra, wybaczcie, jeszcze raz się położymy spać. Dobra, teraz jest już chyba spokój. Tak jest. No i dobra, gdzie są te jaszczuroczłeki? Podejrzewam, że tam. Ja właśnie nie wiem, gdzie oni dokładnie są, ale mniej więcej ich lokalizację znam. O, proszę. Tak jak mówiłem, są tutaj. A więc sobie z nimi zawalczymy. O, proszę, pojedynczo sobie powalczymy, co? Zawsze to będzie łatwiej ich pokonać. Aj, kurczę. Szkoda, że mi trafił. Dobra. Bardzo ładnie. Aj, prawie by mnie uderzył. Ach. Mało brakowało. Kurczę. Tak mało ma energii, a mimo wszystko mi trochę odjął. No, nareszcie. Okej, on nie miał dysku. Pewnie tamten ma drugi. Weźmy sobie mniejszą miksturę może. I zawalczmy z tym jeszcze. Ja chyba jeszcze do tej świątyni nie wchodziłem, więc warto tam będzie wejść. Zobaczymy, co tam jest. No, no. Okej. Ponad połowa energii odebrana. Zaraz będzie koniec twojego żywota. Się też trochę obrywam, no ale cóż. Nie może też być idealnie. Okej. A więc udało się. I proszę bardzo, teleport do świątyni na równinie. Czyli wszystko idzie zgodnie z planem, jak na razie. No i co? Może wejdziemy tutaj? Ja mogłem z nim walczyć? Chyba mogłem. Tak więc sobie zawalczymy. Nie wiem, czy otwierałem ten kufer. Chyba otwierałem już. A jednak nie, a proszę. Nawet się nie zbliżałem do tej świątyni, okazuje się. Dobra, no to wejdźmy. Czas poeksplorować trochę te tereny. Mam nadzieję, że ja dobrze pamiętam, że mogłem z nim walczyć. Bo jeśli nie, no to będzie problem. Kurczę, blokuje na razie moje ataki. I to wszystkie ataki, kurczę, aż to dziwne jest. O kurczę, czy on wszystko będzie blokował rzeczywiście? No, nareszcie coś trafiłem. Okej, jakoś się go pokona w końcu. Ale aż strasznie dużo tych ataków właśnie on blokuje, to aż jest dziwne. Dobra. No, ale w końcu się udało nareszcie. No i cóż, kolejna miksturka do wypicia i wchodzimy dalej. Weźmy sobie pochodnie. Rozświetlmy te okolice. I zobaczymy, co tu będzie. Obyśmy nie trafili na pułapki, bo to będzie wtedy problem. Będę musiał tutaj często zapisywać chyba. Okej, kolejne świerszcze bojowe. Już ich nie lubię. To może... A nie, to są skorpiony. A to ciekawe. Jeszcze z nimi nie walczyłem. Zobaczymy, czy są trudne, czy nie. No chodź. Wow. Skubanie z kurczemi. Okej. Ajajaj.
mi przerywa moją gardę i to jest problem największy. Ajajaj. Dobra, ale da się go pokonać. Kurczę. Dobra. Jakoś go pokonałem, no, ale nie jest łatwo, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy kurczę się zapuszczać tutaj. Dobra, w każdym razie na razie napijmy się tej mikstury. I idziemy jednak dalej, zobaczymy jak to będzie. Być może nie jest to jakaś duża świątynia, chociaż wygląda na sporą. Dobra, zawalczmy znowu z skorpionkiem. Ajajaj. Muszę tutaj się strasznie skupiać przy tych walkach, bo każdy fałszywy ruch może kosztować mojego bohatera życie. O właśnie, zaraz zginę. Tak dalej pójdzie. Muszę się tutaj wyleczyć szybko. Dobra, trochę ciemno tutaj, no ale cóż. Jeszcze raz. Nie wiem, czy to jest sens, żeby z nimi walczyć. Trochę mało im jeszcze odbieram energii. Ajajaj, strasznie to jest uprzykrzające życie. A może to jest sposób, żeby ich ciągle atakować bez przerwy? Okej. Jeszcze raz, napijmy się. Dobra. Jakoś padł, ale kurczę, strasznie dużo tutaj straciłem na nim mikstur. Chyba cztery te zwykłe mikstury, a to jest dużo, naprawdę. No nic, jeszcze sprawdźmy, co tutaj będzie w takim razie. Być może jednak świątynia nie jest aż taka ogromna, żeby tutaj uciekać stąd. Warto by było właśnie przeszukać wszystko. W każdym razie zobaczymy, jak to będzie. A tam co jest? Nie wiem, czy to są jaszczuroczłeki, czy nie. Dowiem się tego, wyciągając łuk. Elitarny wojownik. Dobra, zapisuję. Nie wiem, czy to jest sens z nim walczyć. Zaraz się przekonamy. Podejrzewam, że chyba trochę się porywam z motyką na słońce. A może i nie, zobaczymy. Nie no, to jest jaszczuroczłek, tylko że jego bardziej mocarna wersja. Okej, jest ciężki do pokonania, ale być może się uda. Jest bardzo wytrzymały. Okej. Ajajaj, zobaczcie tylko ile mi odjął. Dobra. Okej. Nie wiem, czy to się uda, bo ja mu strasznie mało odbieram, a on mnie jeszcze jednym ciosem może załatwić. Jedź się, kręcę. Ach, no właśnie. Kurczę. Nie wiem, może spróbuję jeszcze raz. Dobra, wiecie co? Jestem przed świątynią i zdecydowałem właśnie, że nie będę walczyć z tym przeciwnikiem. On na razie jest jednak za mocny na moją postać. Muszę sobie trochę podwyższyć statystyki, żeby móc z nią walczyć komfortowo. Musiałem jeszcze po drugie, to musiałem wczytać wcześniejszy stan gry, bo znowu zapisałem w złym momencie i wczytując automatycznie ginąłem. Tak więc musiałem tutaj pokonać znowu skorpiony. Ale dzięki temu mam więcej mikstur znowu, bo lepiej mi teraz walka poszła poza nagraniem. No ale cóż, zdobyliśmy kolejne dyski i teraz myślę, że jest dobry moment, żeby pójść do miasta Harbor, a konkretnie, żeby się tam przeteleportować, więc tak też zrobimy.
Tylko sprawdźmy, które to jest. Okej, to będzie to. Teleportacja do miasta. I tutaj będziemy za chwilę w mieście Harbor. I dzięki temu zrobimy sobie teraz szybko zadanie związane z narzędziami. Mieliśmy oddać 15 narzędzi. Tylko komu mieliśmy to oddać? Sprawdźmy. Walterowi. Dobra, to idźmy do niego. Czekajcie, mapa regionu. Okej. Czyli wygląda na to, że muszę iść tutaj prosto cały czas. To będzie najlepsza droga. Okej, i on będzie gdzieś tutaj. Jeszcze będę musiał to sprawdzić dokładnie tutaj na mapie. Okej, jest i Walter. No proszę, mogę mu pokazać miecz jaszczura? Have you ever seen a sword like this? Let me see. This is obsidian. I played around with this, but I never thought you could make swords out of it. I attempted it once, but the blank was too brittle and splintered with the first blow. Wait. You see this? Looks like traces of gold. Maybe that gives the obsidian some flexibility. O proszę, nowe zadanie. Can you make me a sword out of obsidian? With the right raw materials, I could try to make blanks that you could work yourself. So you need some obsidian. And gold. You bring me obsidian and gold, and I'll have a go at making sword blanks out of it. Dobra, no to już mam te rzeczy, ale w sumie nie chcę chyba, żeby on mi robił. I co, rozumiem, że te proszę to dotyczy właśnie narzędzi. Here, 15 toolbags. You took all that scrap from the gnomes? With all the fighting, I was starting to think you didn't want the metal. You just didn't like gnomes. Can't say I do. Here's a reward for your trouble with those little sods. And I'll toss in a few of my best blanks. You were a big help. Without you, I'd be in a real bind. Thanks. Dobra. To by było na tyle. Nie chcę nic więcej od niego. I teraz pójdziemy sobie do Patty, bo ona powinna mieć dla nas zadanie związane właśnie z kolejnym dyskiem. Tędy będzie przejście, najbliżej będzie do niej tędy właśnie. Zobaczymy, co nam powie konkretnego. Okej, teraz chyba było tędy, z tego co pamiętam. Tak jest. Tu jest wyjście. I tutaj powinno nas czekać Patty. I też jestem ciekaw, czy nauczy mnie już trzeciego poziomu otwierania zamków. Jeśli tak, no to będę bardzo szczęśliwy z tego powodu. Okej. All right. I think it's time you were straight with me. What is going on with your father's letter? If I tell you something, I'm trusting you. And you better not think about crossing me. So when I said my father was on this island, I meant was. So he isn't on the island anymore? No, I don't think so. But I do think he left something here. Something every villain in town would kill his own mother to get hold of. What is it that your father left? As soon as I find the next clue, I'll tell you. What are you planning to do now? Well, according to the paper you found, my father had a hidey hole somewhere further inland. According to the clue he left, it's in a grave. I need to find that grave. Okej, a więc możemy pójść z nią i to będzie właśnie ważne zadanie, które musimy wykonać. No ale to już zrobimy może w kolejnym odcinku. Na razie dziękuję wam wszystkim za uwagę. I do usłyszenia następnym razem. Cześć!